Grzegorza, byłego trenera Żuław, pan Grzegorz Gliński. Mieli więcej, ja wiem, każdy ma jakieś obowiązki. Życzę wam udanych zawodów, zdrowych przede wszystkim, zdrowej rywalizacji, ale nie brutalnej. I tutaj drużyna tych Olboi, to proszę jakoś się poustawiać na tym boisku, jakieś zmiany w locie, panie Mieczysławie. Tak, już się poustawialiście. Żuławy bez trenera grają, zobaczymy. Nazywam się Sławek Tkaczyk, jestem byłym zawodnikiem RKS Żuławy. Proszę powiedzieć, jak się to udało dzisiaj spiąć, żeby mogło dojść do tego meczu, do tego spotkania? Spotkaliśmy się w miesiącu kwietniu z trzema zawodnikami, trenerami obecnie drużyny LKS Żuławy, z trenerem Stanisławem Matusakiem drużyny LKS Żuławy 5 ligi i Arkiem Glazerem, który prowadzi młodsze grupy, były zawodnik LKS Żuławy. Podzieliliśmy się obowiązkami. Chodziliśmy się na grupy, tak jakby wiekowe, aby poinformować wszystkich zawodników i udało się tak jakby powiadomić około 60 paru zawodników. Spotykamy się tutaj po raz trzeci. Pierwszy raz spotkaliśmy się w 2013 roku i powiedzieliśmy sobie wtedy, że będziemy spotykać się co roku w miesiącu czerwcu, ostatni tydzień i jak najbardziej wszyscy, może nie wszyscy, ci co mogą, dopisują. Nie ma osób, które wyjechały za granicę, są w Anglii, ale oczywiście też dostały zaproszenie mailem. Były do nich wystosowane specjalne pisma, które podpisał prezes, wysłane drogą mailową, dostali. Cieszyli się, ale jednak nie mogli uczestniczyć. Było to związane z tym, że za rok mamy 70-lecie LKS Żuławy, istnienia klubu LKS Żuławy i chcemy zorganizować troszeczkę większą imprezę całodniową, taką rodzinną. Ilu piłkarzy dzisiaj udało wam się ściągnąć tutaj? Jest tutaj około 50 zawodników plus z 12 trenerów działaczy, tak? Czyli tam rocznik 1950-1965. Aby uczestniczyli też byli trenerzy, ale jest trener Gliński, który tak w latach 97-98 nas trenował. Jest pan Henryk Zdyb, długi działacz, Mietek Pietroń, który jest w zarządzie, także jest fajnie i myślę, że dopisali wszyscy, co mogli. Inicjatywa była taka, żeby starsze roczniki, tak jak mówiłem, 1950-1965, zagrali wcześniej o godzinie 14. Miało być tych osób około 15. Mieli zagrać sobie krótki mecz na Orliku. Wiadomo, że starsze osoby nie mają tyle sił, żeby zagrać na głównej płycie. Mieli zrobić taką rozgrzewkę na Orliku, też spotkać się w jakiejś sportowej atmosferze. Wziął pan udział w spotkaniu dzisiaj w meczu sparingowym, panie trenerze? W meczu sparingowym Starej Gwardii z Młodymi Wilkami, z obecnym składem LKS Żuławy. Proszę powiedzieć, jakie wrażenie, jakie emocje? Bardzo dobre doświadczenie. Kiedy ostatnio pan grał? No, graliśmy takie spotkanie, było 3 lata temu i bardzo dobrze wyszło. I teraz chcemy podtrzymać tą tradycję. Tutaj akurat nasz kolega Tkaczyk jest organizatorem, także mi się wydaje, że bardzo dobrze, że takie coś organizuje. Spotykamy się, porozmawiamy, integrujemy. Panie trenerze, pan dzisiaj też grał? Próbowałem grać, nawiązać dobry futbol z kolegami moimi. Myślę, że nawet nawiązałem w pewnym momencie szybkość z moim kolegą z lewej strony z drużyny, Mularczykiem. Mimo, że powiedział, że w innym życiu go dogram. Ale starałem się bynajmniej, nie? A on się tak dużo nie starał, bo no, wynik świadczy o czymś, nie? Młodzi przegrali. Co jest ważne? Czy ta młodość, czy ta siła, czy jednak doświadczenie i technika? W tym wypadku, w takim meczu, jak dzisiaj graliśmy, to było takie spotkanie między starymi kolegami, styczność z młodymi, którzy grają obecnie w lidze.
fajna sprawa, bo można porównać sobie, że troszeczkę nam, no patrząc na takie umiejętności, jakie teraz chłopaki pokazują, no trochę nam brakuje spowodowane tym brakiem sił może takich, jak mają młodzi ludzie. Nie? Grzegorz Gliński. Panie Grzegorzu, pan był trenerem, pan grał tutaj. Jak to było w pana przypadku? To znaczy ja mam przyjemność być na takim spotkaniu po raz pierwszy, zaproszony przez uczestników tej gry, która dzisiaj była, a mogę tylko z przyjemnością powiedzieć, że obok mnie stoi mój jeden zawodnik i również drugi mój zawodnik za mojej kadencji grali. I powiem, że żeśmy grali dobrze. A jak długo pan był w sporcie? Zajmował się pan tym? Jeżeli chodzi o, powiedzmy, o Żuławy, to najpierw prowadziłem grupę młodych chłopców, juniorów. I tutaj mam, powiedzmy, wielką sprawę do powiedzenia, mianowicie, że mój wychowanek, dzisiejszy pierwszoligowiec Krzysztof Pilarz, tutaj właśnie z Nowego Dworu pochodzi i tu pierwsze kroki właśnie postępował w Żuławach. Kiedy następny mecz? Czy to spotkanie dzisiejsze jakby zaowocuje tym, że takich spotkań będzie więcej? Ja myślę, że wie pani, trzeba wrócić troszkę do historii. Przyszły rok jest 70-leciem klubu Żuławy. Warto by było naprawdę poświęcić trochę czasu, trochę sił, no i oczywiście poszukać tych najważniejszych sponsorów, co by po prostu uczcili jubileusz 70-lecia. Jakby patrząc na to historycznie, czy powiedzmy latami, to już trzecie pokolenie już wkracza tutaj na ziemię żuławską, a szczególnie do klubu Żuławy. Jeżeli chodzi, powiedzmy, tego, na pewno będę się chciał starać pomóc, powiedzmy, dla klubu, z grupą tuż chłopców, których dzisiaj rozmawiałem, wyrazili chęć i ochotę, żebyśmy przyszły rok poświęcili właśnie temu jubileuszowi, no troszeczkę na wyższym poziomie. Zachęcamy naszych widzów do tego, aby wzięli czynnie udział w 70-leciu klubu LKS Żuławy. Można powiedzieć i prosić wszystkich, powiedzmy, tutaj tak zwanych decydentów miasta Krynicy Morskiej, powiedzmy, i przedsiębiorstw, i powiedzmy innych, powiedzmy, którzy chcieliby nas wesprzeć, powiedzmy, i nie tylko, powiedzmy, słowem, powiedzmy, i ochotą, ale również finansowo, będzie super. Naprawdę będzie super. Nazywam się Henryk Zdyb. Zaczynałem pracę w 75 roku jako trener LKS Żuławy. W tym czasie w klubie był... Był pan jednym z pierwszych trenerów, tak? Tak. W tym czasie była tylko jedna drużyna, która grała w B-klasie. Początek był bardzo trudny, bo tu obiekt sportowy w tym okresie czasu to był praktycznie tragiczny. Bocznych płyt nie było, pilawy nie było, tu w ogóle ani siłowni, nic. Jedyne takie boisko, które no, można było powiedzieć, że kartoflisko. I to były początki gry w piłkę nożną. Tutaj właśnie jest kilku kolegów, co grali wtedy, jako czynnymi zawodnikami. A ja starałem się zmontować taką drużynę, żeby klub sportowy już nie grał w tej B-klasie, tylko awansował do klasy wyższej, gdzie automatycznie licencje, standard musiał być podwyższony, co mobilizowało władze miasta i gminy, żeby również, powiedzmy, inwestowali troszeczkę w obiekt sportowy. I jak długo pan tutaj działał w sporcie? W sporcie do 2000 roku. Czyli cały czas był pan gdzieś tutaj obok, tak? To byłem trenerem i grupy seniorów, grupy juniorów młodszych, młodzików, szkółki piłkarskiej. Później byłem kierownikiem tego obiektu, kierownikiem klubu, kierownikiem sekcji piłki nożnej. A w 1996 roku zacząłem działać już w Pomorskim Związku Piłki Nożnej. Byłem szefem Wydziału Dyscypliny pod okręgu Malwy. Od 1996 roku już przestałem czynnie szkolić zawodników, tylko byłem działaczem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Ale oczywiście w dalszym ciągu mieszkańcem Nowego Dworu. Czyli można powiedzieć, że widział pan niejedno, tak?
No nie, no. Byłem... A proszę powiedzieć, jak pan ocenia stan tej dzisiejszej piłki do tego, do tych warunków, jakie mieliście państwo no te 40 lat temu, bo o takim czasie musimy mówić. Wtedy była tylko jedna drużyna seniorów, nie było żadnych grup. Dopiero po awansie, gdy myśmy awansowali z tej najniższej grupy, obligowało nas to, że należy wprowadzić grupy młodzieżowe. I od tamtej pory cyklicznie co 2-3 lata dochodził. Albo młodzik, albo junior młodszy, lub junior, a w pewnym momencie już było 4 czy tam 5 zespołów, a obecnie jest 7 drużyn, no ty w tym 6 drużyn młodzieżowych. No to jest właśnie szkolenie na rybku, która ma szansę grać tak jak dzisiaj. A jak pan to dzisiaj właśnie obserwuje, to jak to wygląda? Jak pan to ocenia? Mogę powiedzieć tak. Wszyscy szkoleniowcy, co w tej chwili tutaj są zawodnikami, szkolą, to są moimi praktycznie w jakimś tam okresie czasu wychowankami. Albo grał w młodzikach, albo w juniorach młodszych, albo w seniorach. Do seniora przynajmniej. I to są ludzie, którzy no, praktycznie no, uczyli się piłki. Nie mówię, że jestem aż takim wielkim fachowcem, ale tego... zaszczepić tego sportu, trzeba było jednak przejść poszczególne szczegóły. Bardzo mnie cieszy, że taka sytuacja jest jak dzisiaj. Co roku cyklicznie byłem w tamtym roku też na tym spotkaniu i miło jest popatrzeć, że gro już takich zawodników jak tutaj jest Janek, czy Mietek Pietroń, czy Janusz Klein tu obecnych, ale patrzę na młodych, co na, szczerze powiem, niektórych to nie znam, no bo już jakiś czas, to jest, tak, trochę czasu już, znam ich z boiska, bo przychodzę na mecz, a tak osobiście praktycznie to, ale miło jest spotkać się na takiej imprezie i w przyszłym roku jest 70-lecie klubu, myślę, że to można by było jakoś rozszerzyć i spotkać się w takim gronie, że... No, mogę tylko jeszcze powiedzieć, że z tego klubu jest kilku wychowanków, co gra w ligach, nawet w ekstraklasie. Jak Krzysiu Pilak. Gra jest kapitanem drużyny Krakowi, która się utrzyma w ekstraklasie. Jest znaną postacią piłki nożnej. Jest... Kiedyś mieliśmy Jarka Talika, który Jarek grał w pierwszej lidze. Jarek Talik grał w pierwszej lidze i grał w kadrze narodowej do młodzieżowych, do 17 chyba raz i 18, na Mistrzostwach Europy był. Także no, przewinęło się tutaj kilka nazwisk, które klub może i my jako działacze, jako sympatycy piłki nożnej możemy się poszczycić. Muszę jeszcze dopowiedzieć, że... My nigdy nie kupowaliśmy zawodników, korzystamy zawsze ze swoich wychowanków i to nam przynosi chlubę, bo mieliśmy awansy, mieliśmy spadki, ale zawsze swoimi wychowankami i to nam przynosi dużą chlubę. Dziękuję. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.